Witam serdecznie moich odbiorców. Dzisiaj moim gościem jest Janina Ochojska. Bardzo proszę, gdybyś mogła powiedzieć, co cię sprowadza do Kędzierzyna Koźla? Do Kędzierzyna Koźla zostałam zaproszona przez pierwsze liceum. W tym roku byłam już w Kędzierzynie Koźlu, ale odwiedzałam tylko drugie liceum. No i pierwsze liceum bardzo chciało, żebym też spotkała się z nimi. Więc z miłą chęcią, jak tylko miałam chwilę, przyjechałam tutaj. Spotkałam się też z panią prezydent Kędzierzyna Koźla. Rozmawiałyśmy o różnych rzeczach. Między innymi obiecałam, że sprawdzę tutaj w Domu Kultury, jak jest z toaletą, ponieważ okazuje się, że często toalety dostosowywane dla niepełnosprawnych wcale nie są dostosowane, ale jest prawie dobrze. Tak, ja widziałem tą toaletę, no, zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Ale tak wracając do meritum i do tego tematu, który chciałem poruszyć, musiałem poruszyć temat ubóstwa i bezdomności. Na pewno masz ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o ubóstwo, prawda? Czy jakie są twoje spostrzeżenia, uwagi w tym naszym współczesnym świecie? Jak to wygląda z twojego punktu widzenia? Czy ja sama pochodzę z bardzo ubogiej rodziny. Zawsze brakowało do pierwszego, jedliśmy wodzionkę, bo no nie było nic innego, co można by było wrzucić na talerz. Nie postrzegałam tego wtedy jako ubóstwo, po prostu tak też żyło bardzo dużo rodzin z naszego sąsiedztwa. No poza tym jednak większość dzieciństwa spędziłam w różnego rodzaju szpitalach, sanatoriach. Natomiast w swojej pracy pracownika humanitarnego w Polskiej Akcji Humanitarnej stykałam się z ekstremalnym ubóstwem, ale też z takim ubóstwem, które być może przez niektórych jako ubóstwo nie byłoby uważane, bo ubóstwa między sobą się różnią i one zależą od tego, w jakim punkcie ziemi obecnie przebywamy. Tak. Bo inaczej wygląda ubóstwo w wielu krajach afrykańskich, czy w ogóle w krajach rozwijających się, gdzie ludzie żyją za mniej niż 2 dolary dziennie, a nawet i za o wiele mniej, gdzie ludzie nie mają w ogóle żadnej możliwości rozwoju, czy to poprzez edukację dzieci, czy poprzez wykonywanie jakiegoś zawodu. I w tych krajach mamy do czynienia również z ubóstwem, które prowadzi do śmierci głodowej. I to jest ubóstwo, z którym tutaj w Europie właściwie się nie spotykamy. Natomiast przez Polską Akcję Humanitarną w ramach Akcji Pajacyk finansujemy posiłki w szkołach. Tak, żeby wszystkie dzieci w szkole mogły jeść posiłki, a nie tylko te, którym zapłacą, które wykupią rodzice albo które posiłki finansuje pomoc społeczna. A pośrodku zawsze jest grupa dzieci, które nie załapują się ani na jedno, ani na drugie. I wtedy poznałam inne ubóstwo. Ubóstwo, które przez dzieci jest postrzegane jako ubóstwo, bo nie mogą mieć leginsów takie, jakie są obecnie modne. Nie mogą mieć komórki, która w tej chwili jest na topie. Nie mogą mieć komputera. Nie mogą mieć różnych rzeczy, które dzieci posiadają, a one tego nie mają. I ja osobiście uważam, że tych ubóstw nie można porównywać. One są takim samym ubóstwem, ponieważ osoby, które odczuwają to ubóstwo, odczuwają je bardzo głęboko i są w społeczeństwie przez to poniżane. Są alienowane, tak. Są alienowane, tak. I dlatego jak mówimy o ubóstwie, to ważne jest, żeby mówiąc o nim i nawołując do wyrównania szans, jednak odnosić się do konkretnych miejsc. Inne ubóstwo dzisiaj dotyka ludzi w Strefie Gazy, tak? Które to jest w ogóle biedne społeczeństwo, żyjące na bardzo zamkniętym terenie, a wojna
powoduje zniszczenie tych dóbr, które dotychczas były osiągalne. I w tej chwili to jest społeczeństwo, które jest bardzo zagrożone. Oczywiście każda wojna takie zagrożenie wywołuje i każda wojna pogłębia ubóstwo społeczeństwa. Ale myślę, że wojna daje też jakąś taką równość w tym ubóstwie. Znaczy całe społeczeństwo tak ubożeje. Poza jakimiś nielicznymi wyjątkami. Natomiast myślę, że trudne jest ubóstwo głębokie, które prowadzi do bezdomności między innymi w społeczeństwach bogatych. I teraz niedawno byłam w Stanach, nie po raz pierwszy, ale zobaczyłam po wielu latach niebytności w Nowym Jorku, zobaczyłam, jak bardzo to miasto zubożało, jak wiele biednych osób śpi na ulicach. Kiedyś tego nie było. I w tym bogatym społeczeństwie to ubóstwo bije w oczy. Bo to są ludzie, którzy śpią na ulicy, mieszkają na ulicy i zjedzą tylko to, co wyżebrają. Nie mają żadnej szansy na pracę. I są to nie tylko migranci nielegalni, ale są to również bardzo ubodzy Amerykanie. Tak, ja to widziałem wiele razy na relacjach w internecie. Tak wracając do naszego podwórka, do Polski. Rozmawiałem z tobą przed tym wywiadem o takim zjawisku, na przykład we Wrocławiu, ale też dotyczy ono innych miast. Że z ogrzewalni i z noclegowni osoby bezdomne muszą po prostu wyjść o godzinie bodajże 8 rano i wrócić dopiero na 18. Ja osobiście uważam, że to nie jest normalne, bo to wychodzi się bez względu na temperaturę. Jak uważasz, jak to oceniasz? Znaczy, no, ogrzewalnie właśnie mają tę wadę, że ludzie nie mogą tam przebywać również w ciągu dnia. I jak to jest lato, no to można powiedzieć, no to jeszcze gdzieś można ten czas jakoś przyzwoicie spędzić, ale jak jest zima, jak pada deszcz, zresztą w ogóle pozbawianie ludzi już i tak bezdomnych tego prowizorycznego dachu nad głową, no jest czymś okrutnym. Jak jestem w Strasburgu, i jeżdżę do parlamentu, to zawsze przejeżdżam koło takiego wzgórka, który jest na jednym z rond w Strasburgu i tam na tym rondzie mieszkają ludzie. Są sklecone z różnych kawałków drewna, blachy, no, kartonu, czego tam się tylko da. Są sklecone takie budki i tam mieszkają bezdomni. I jak zasygnalizowałeś ten problem związany z ogrzewalniami, to od razu pomyślałam o tych ludziach. Bo ci ludzie, nikt ich stamtąd nie wygania. Co jest jeszcze tym bardziej dziwne, nie wygania ich nawet policja, straż miejska. Po prostu tam mieszkają. To już czwarty rok, jak mam okazję obserwować, jak to się też tam rozbudowuje. Nie byłam tam nigdy, bo nie zdołałabym tam po prostu wjechać, ale widzę, co tam się dzieje. To tak sobie pomyślałam, że przynajmniej tam tych ludzi nikt stamtąd nie wygania. Władze miejskie pozwalają im tam przebywać latem, tu wszystko zasłania zieleń, zimą to jest bardziej widoczne, ale tam po prostu toczy się życie. Ja rozumiem, że ogrzewalnie pewnie mają służyć temu, żeby ludzie mieli gdzie spędzić noc, a potem żeby można było sprzątnąć, no ale w takim razie powinno być więcej takich miejsc, w których bezdomni mogą znaleźć jakąś przystań i znam taką przystań, którą stworzyła siostra Chmielewska,
ale też którą stworzyli państwo sadowscy, Barka z Poznania. I tutaj pomoc bezdomnym nie polega tylko na tym, że mają się gdzie przespać, gdzie wykąpać i mają gdzie zjeść, ale to jest pomoc w wyjściu z bezdomności, jeżeli ktoś oczywiście tego chce. Bo my czasami sobie opowiadamy takie historie, tak, że są ludzie, którzy chcą być bezdomni. Pamiętam taki materiał, który dawno, dawno temu widziałam w telewizji francuskiej o kloszardach. I tam rzeczywiście wypowiadali się ci kloszardzi i mówili, że tak, że to jest ich sposób na życie. Ludzie wykształceni z tytułami profesorskimi czasami wybrali takie życie, mają takie poczucie wolności i mogą liczyć na różnego rodzaju pomoc, opiekę, ale to jest styl życia. No, ale też trzeba powiedzieć, że takich ludzi jest niewielu, którzy świadomie wybierają bezdomność, a już na pewno ludzie nie wybierają świadomie ubóstwa. W Krakowie ubóstwo się przydarza po prostu. W Krakowie spotkałem takiego byłego profesora, który właśnie jest bezdomny. A tak wracając do Strasburga, to właśnie kilka lat temu zadziwiło mnie takie miejsce, gdzie mieszkali Romowie właśnie w parku. Tak jak mówisz, i tam mają po prostu warunki do życia. Jakbyśmy mogli podsumować tę rozmowę, bo ten problem narasta w Polsce, tak? Jest coraz więcej osób, które mają problemy ze spłatą kredytów, tracą pracę. Jesteśmy w kryzysie ekonomicznym. Jak sobie z tym poradzić? Znaczy, żeby jedni mogli znaleźć miejsce dla siebie, drudzy muszą się trochę posunąć. Tak. To jest jedyne rozwiązanie, ponieważ dóbr nagle nie przybędzie. Nie przybędzie mieszkań, nie przybędzie domów, nie przybędzie altanek, w których można latem zamieszkać. Problem bezdomności zaczyna dotykać już ludzi, którzy zaczynali od sytuacji całkiem dobrej, tak? Znaczy, mieli jakąś pracę, mieli jakieś mieszkanie, może wynajmowali mieszkanie, ale sytuacja ekonomiczna, utrata pracy, wiek, choroby, czasami konieczność opłacenia jakichś wysokich rachunków związanych z leczeniem powoduje, że ludzie są wpędzani w bezdomność i czasami w bardzo skrajne ubóstwo. Jedyny sposób, jaki ja widzę, to właśnie takie posunięcie się na ławce, czyli życie w trochę skromniejszych warunkach. Rozumiem przez to, że nie musimy kupować nie wiadomo ilu rzeczy, prawda? Bo nie potrzebujemy, 10 kurtek na siebie nie założymy. Wystarczy, jak w szafie wisi jedna zapasowa i to już jest super sytuacja. Więc te pozostałe można komuś oddać, albo można wesprzeć organizację, która kupi, albo nie wiem, jak rozwiązać problem mieszkań, tak? Natomiast wiem, że są ludzie, którzy mają 2, czasami 3 domy i na przykład do tych domów zaprosili uchodźców z Ukrainy. Tak. Jeżeli zapraszamy uchodźców z Ukrainy, to może możemy zaprosić również naszych rodaków. To na pewno wymaga jakiejś takiej wewnętrznej odwagi. Nie z powodu lęku przed tymi ludźmi, tylko takiej odwagi do podzielenia się, tak? Że nie lękamy się, że potem dla nas zabraknie. No ale jeżeli oczekujemy jakiejś sprawiedliwości społecznej, to bogaci powinni nauczyć się dzielić z ubogimi albo z organizacjami, które pomagają ubogim. Tak. Czasami ludzie lękają się pomocy bezpośredniej, czasami wolą pomoc bezpośrednią. Każdy może wybrać się i każdy na pewno coś może zrobić. Myślę też o tym, ale to już
jest może zbyt śmiałe, ale jednak myślę też o tym, że istnieją różne sposoby taniego budownictwa. No ale w Polsce to jest właściwie cały czas nieobecne. Budownictwo, budowa mieszkań jest bardzo droga. I gdyby wykorzystać takie doświadczenia z budownictwa drewnianego, być może dałoby się stworzyć więcej takich miejsc, w których ludzie po prostu mogliby godnie mieszkać, mieć tak nad głową. Dobrym przykładem są kontenery, prawda? Można wykorzystać. Znaczy, są kontenery, tylko też trzeba pamiętać, że kontener nadaje się tylko i wyłącznie do tymczasowego życia. Tak, oczywiście, ja także to miałem na myśli. Tak, bo kontener nie jest dobrym miejscem do stałego życia, ale może być rozwiązaniem w przypadkach nagłych. Na jakiś czas. Właśnie kiedy, na jakiś czas, tak. Uprzejmie dziękuję Ci za tą rozmowę. Wszystkiego dobrego. Również dziękuję. I Tobie życzę przede wszystkim wszystkiego dobrego, bo myślę, że też rozwiązaniem problemu bezdomności są tacy ludzie jak Ty. Ludzie, których ten los ludzi bezdomnych interesuje. Po prostu my czasami za mało wiemy. Uprzejmie dziękuję. Dziękuję. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened, yeah. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed.